Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami Hollow Knight. Postanowiłem, że jednak coś innego zrobimy, ponieważ kiedy tak sobie chodziłem, to zobaczyłem, że Hornet jest tutaj w świątyni Czarnego Jaja. Więc podejrzewam, że ona coś będzie miała wspólnego z tym prawdziwym zakończeniem, czy też no jakimś tam innym. No i co? Myślę, że spróbuję tutaj podziałać. Bo wiem, znaczy wiem, no wygląda na to, że po prostu i tak, nawet jeżeli tutaj to zrobię, to i tak cofnie nas na tą ławeczkę i będę mógł kontynuować dalej tam z Grimmem czy innymi rzeczami. Czy jest w stanie dokonać niemożliwego? Czy powinien? Droga stoi przed tobą otworem. W ten czy inny sposób tutaj się to zakończy. Nie mogę ci niestety towarzyszyć. To miejsce zostało stworzone, aby podtrzymywać przy życiu istoty twojego pokroju. Jeśli tam wejdę, jego więzy wyssą ze mnie siły witalne. Nie udawaj zaskoczonego. Nie będę ryzykowała dla ciebie własnego życia. Jednak jeśli zajdzie taka potrzeba, pomogę ci na tyle, na ile będę mogła. Pomoże zaraz chyba. Dźwięk mam za cicho. Tak, minimalnie. Ciekawe. Upiorze, Hollow Nest. Posiadasz siłę, aby zakończyć to w wybrany przez siebie sposób. Czy zajmiesz miejsce naszego przeklętego brata, czy też przewyższysz go? Naszego brata. Czyli ewidentnie ona ma jakieś pokrewieństwo z nami. Dobra. Skoro tak. Dobra. Możemy to przyspieszyć. Gdzie jest ławeczka? Jest. Właśnie. Podobno błogosławieństwo Salubry regeneruje nam duszę, tak. Okej. Okay. Cofam wszystkie narzekania, jakie powiedziałem. Ta gra jest perfekcyjna. Regeneracja duszy na ławeczce to jest to, co chciałem. To nam zdecydowanie umożliwi jakieś takie spokojniejsze próby nad, no, z jakimiś ciężkimi bossami. Chociaż w sumie, no, kto nam został poza tym ostatnim? Dobre pytanie. Bo w Koloseum, czy tam w Panteonach, to chyba no nie ma za bardzo... No czasami są przerwy między bossami, ale to i tak tam jest chyba jeziorko. To bardziej w Panteonie, bo w Koloseum, no to wiadomo, nie ma przerw. Wziąłem sobie takie amulety. A, hapeki na początek, żeby jakoś tam zobaczyć, czy jakieś nowe ataki rozpoznać. Melodia standardowo, krzepka skorupa. No, nie jestem pewien, ale na razie okej. Może zamiast tego i hapeków coś innego wezmę. I zobaczymy. W sumie nie wiem, czy potrójny zasięg jest mi potrzebny. Znaczy potrójny, no. Trójslotowy. Może zamienić go powinienem na dwuslotowy i coś innego zamiast niego. No nie wiem, ale na razie pójdziemy tak. I zobaczymy. Już nie pamiętam trochę, jak ta walka przebiegała. Chwilę czasu minęło, czyli co? Muszę od nowa go uwolnić? Nie! Ha! Ale jest ciekawe, że łańcuchy są zerwane już, chociaż tak naprawdę to po pokonaniu go jakby cofnęło mnie, więc one nie powinny chyba być zerwane. Bo jakby w tej linii czasu jeszcze z nim nie walczyłem w ogóle. Podejrzane. Dobra, trzeba sobie przypomnieć, jak to działało. Może mi to chwilę zająć. Aha. Na pewno nie tak. O.
Faktycznie. O! Kiepski dasz. Co teraz? A, tak, to. Znowu to. O, nie ten przycisk. Dobra, na razie runda przypominająca. Co teraz? Nie wiem. Raczej... Nie pamiętam, jak się przed tym bronić najlepiej. O. A, tak. Dobra, tutaj powinienem był tam nie stać. O. Nie dostrzelił do mnie. No dobra. Runda przypominająca. Zaraz. Siadaj. Ha. No okej, już myślałem, że salubra się nie uaktywni, kiedy mam zepsuty pojemniczek. No ciekawe, teraz tylko jeden strzał w cienia wystarcza, żeby go wchłonąć. Wcześniej to chyba dwa albo trzy. Czyli no... Nasze... jak to się nazywa? Serce próżni, czy też pustki, ja bym tak powiedział. No, chyba tutaj pomaga. No dobra, no, próbujemy. Dobra, druga faza. Czy mogę się jeszcze poleczyć? O! Tego jakoś w ogóle nie pamiętam, żeby on to robił. A, powinien był się poleczyć. Szybszy jest jakiś, albo mi się wydaje. Ha. O! Tego ataku w ogóle nie kojarzę. Chociaż może i był. Znów się uszkadza. Dobra, spokojnie. Aaa! No, nieładnie. Dobra, dobić go jak najszybciej. To nie było jak najszybciej. A, zaraz tutaj umrę. A fuck. Nie myślałem, że to jest ten atak. Ups. Znowu to. Co dalej? Oho. Kolejna faza, czy... O! Co tu się dzieje? Co? Nie wiem, czy to było to, co powinienem był zrobić. Chyba niekoniecznie. O, fuck. Ha. Jest bardzo osłabiony. Nawet nie był w stanie kombosa skończyć. Tak, nie jest w stanie skończyć kombosa. Ups. O nie! Czy Hornet została załatwiona? Czy straciłem swoją szansę? Chyba tak. Nie podoba mi się to. No nic, to spróbujemy inaczej w takim razie może. Ale jakoś... Tak, chyba po prostu to jest... To samo zakończenie. Sfejlowałem. Skupiłem.
cierpienie. No. Więc skoro nie powinienem go atakować, to co powinienem robić? Ostrze snów czy coś? Bo no, to jest inna rzecz, jaką mogę zrobić. No nie wiem, spróbuję. O! Ale jednak trochę inne zakończenie. Hornet zginęła. O! Ha. Teraz zamiast pieczęci tamtych się pokazał symbol jej. Czyli może to się liczy jako inne zakończenie. Ha. Faktycznie. Zapieczętowane rodzeństwo. No to nie wiem. Dobra, da się to pominąć, bo już to widzieliśmy. O! Ukończenie. A, pewnie, że miałem powyżej 100% czy coś. No właśnie, to było tylko 106. 112 chyba jest maksimum. No tak, przed tym odcinkiem sobie zbackupowałem save'a na wszelki wypadek. No dobra, to spróbujemy inaczej trochę. Z ostrzem snów być może. No, halo, Salubra. Ciekawe, że się nie uaktywnia automatycznie na początku. No dobra, to błogosławieństwo jest wspaniałe. To jest wszystko, czego chciałem. Tutaj nic nowego? Nie. No dobrze. No to elo. Na razie gładko. To jest dobry moment, żeby go atakować w sumie. Jeśli tylko jesteśmy w stanie się przybliżyć. Nie widziałem, co on robi. Okej, już druga faza, tym razem gładko poszło. Pomaga nam. No dobra. To chciałem zrobić, ale coś nie pykło. Nie wiem, jakoś to jego skoki są dla mnie ciężkie do omijania. O, Hornet! Spróbujemy. Coś się dzieje? Coś się dzieje? No dobra. Wiem, jak się ten boss nazywa, ale nie wiem za bardzo, co on robi. Platformówkowanie to będzie interesujące. No, światło jest przyczyną tego wszystkiego. Wyzwanie! O! Nie mam HP-ków. Mogę się leczyć? Bo nie wiem, czy mam full HP. WTF.
Nic nie działa w ogóle. Znaczy, inwentory nie mogę otworzyć. Słoneczko, chcę z tobą walczyć. Radiance, nie przetłumaczyli. Światłość. No dobra. On wydaje się w ogóle jakiś niewrażliwy, nie wiem. A, mogę go atakować, nieważne. Myślałem, że nie mogę. 2 punkty obrażeń, oczywiście. Jakżeby inaczej. Okej. A, wlazłem w to. Myślałem, że się zmieszczę. No dobra. Muszę obczaić, gdzie tutaj można się leczyć. No taki dosyć... O, źle stałem. Puzzlowy boss trochę. Tutaj dostanę? Nie. Lasery... O! Okej, spaść też nie można. O, ma to sens. Interesujące. No muszę przede wszystkim obczaić, gdzie tam można się leczyć. Jestem ciekaw, czy... Nie no, pewnie nie leczę się do pełna po pokonaniu Hollow Knighta, podejrzewam. No bo rozumiem, że muszę go pokonać jeszcze raz. No dobra, tym razem poszło bardzo gładko. I co, będzie od razu walka? Tak. O! Inny atak. O! To trochę źle zrobił. Kolce widzę! Co? Dobra, próbowałem się od razu... Aha, to będą kolce. Nie atakuje. Ciekawe. A... Może teraz? O! Mogłem się poleczyć, ale nie do końca. No dobra. Dziwny boss trochę. Mniej mi się podoba niż Hollow Knight. Bo nie jest to jakaś po prostu walka taka jeden na jednego, tylko cholera wie co to jest. No ale dobra. No z leczeniem jest kiepsko. Jeszcze nie wiem, kiedy można tam w ogóle. Może jednak Quick Focus będzie potrzebny, ale na razie popróbujemy w ten sposób. Wydaje mi się, że jakoś szybciej ta faza z Hornetem następuje. Teraz, ale może mi się tylko wydaje, może po prostu jestem trochę lepszy. No bo tak, w nogi nie mogę go atakować. To już widzę. Aha, zawsze są... okej, 3 pod rząd. Masery... A, myślałem, że byłem na drodze do uniknięcia. Kurde. Czy mogę? Tak, mogę. A, tylko trzeba bardzo dobrze wcelować, żeby niewrażliwość była. O, tutaj myślałem, że mi się nie uda. Ciekawe, czy są jakieś fazy stanowania go, czy niekoniecznie. To się namierza. To mało przyjemne. Triki.
Czy to jest to? Nie sądzę, żeby to był koniec. Ale może? Nie. Fuck. No nie. A już myślałem, że będzie lekko. Chciałem się poleczyć, a umarłem. Kuźwa, bo oczywiście jest ten moment delikatny, kiedy po otrzymaniu obrażeń przyciski nie działają tak jakby. Znaczy, ruszać się mogę, ale nic innego. Ja od razu po respawnie wcisnąłem leczenie i nie mogłem się leczyć. No to muszę przemyśleć moją strategię, bo używam teraz praktycznie pełnego, znaczy no prawie pełnego buildu na czary. Kamień Szamana i poskrawiać zaklęć. No jeszcze myślałem, żeby może pożeracz dusz tutaj jakoś wcisnąć, ale za dużo kosztuje. A więc hapeki, ciągle używam hapeków, bo no cóż. W ogóle nie leczę się w tej walce ostatniej. Może powinienem jednak. Ale właśnie, pusty rycerz mi trochę sprawiał problemów bez niezłomnej siły, więc jednak ją wziąłem, żeby z nim mieć problemy, bo bez niej to na przykład dostawałem za dużo obrażeń i traciłem duszę na leczenie zamiast mieć na czary. Ale właśnie, no okej, użyłem tego czarowego buildu, bo oczywiście w tej pierwszej fazie ten czar wreszcie okazał się niezwykle przydatny, bo jest po prostu idealny, bo ten boss po prostu lata sobie nad nami i jest bardzo łatwy do trafienia tym. No ale widzę, że druga faza już trochę to utrudnia. Ale dobra. Myślę, że i... bo właśnie, nie mam teraz w ogóle zasięgu ataku. Stwierdziłem, że chyba nie będę go potrzebował, poświęcę na czary. Wydaje mi się, że spróbuję dalej z takim buildem, a w tej drugiej fazie no, będę musiał używać, nie wiem, może tego, żeby go jakoś trafiać. Zobaczymy. To była ultra szybka pierwsza faza, wow. Nie wiem jak. Ale no cóż, to mi nie pomaga, bo umrę w jednym hicie teraz. Jak tu w ogóle z tym walczyć normalnie? Spróbuję się poleczyć. A, nie mam dusz. No właśnie, WTF, co tutaj robić? Jak unikać? Nie podoba mi się, że to jest taka bardzo platformówkowa walka. Wolę jakieś takie normalne.
Okej. Mała przerwa od umierania na Radiansie. Miałem kilka dni przerwy w sumie. W międzyczasie sobie chodziłem po świecie. No i postanowiłem tutaj w Klosau popróbować. No i udało mi się w końcu tego Maulaika zabić. Nie wiem, praktykowałem z nim. Nie było tam jakoś trudne. A potem tutaj dwa razy umarłem na arenie, co było przykre. Ale wreszcie się udało. Co? Coś tutaj się dzieje? O bogowie Hollow Nest, ukażcie nam swą potęgę, abyśmy mogli zestroić się z wami i zostać wywyższeni jeszcze bardziej. Poszukiwaczka bogów. Dlaczego wpełznąłeś do tego panteonu, nędzny robaku? Odgłosy twojego pełzania wywołują wielkie zamieszanie, zagłuszając boskie głosy, z którymi my staramy się zestroić. Czyżbyś zamierzał udaremnić osiągnięcie naszego świętego celu? Czy to zazdrość pcha cię do takiego szaleństwa? Modlimy się o to, żeby bogowie tego królestwa pokarali cię, zrównali z ziemią, unicestwili cię. Aha. No, to biskalak. Pełznij dalej, nędzniku, niechaj bogowie zniszczą cię doszczętnie. Czy to koniec tej rundy? Nie, to nie koniec. O kuźwa. Co? Oro? No tak, w sumie można się było tego spodziewać. Że coś takiego nastąpi, co on robi? O oh, fuck. No dobra. No, czemu ja w niego włażę? Może się tak poleczę. Nie ma za dużo czasu na leczenie. Teraz będzie to, okej. Okay. A, widziałem to, ale i tak wlazłem w niego. O, udało się. Szybki jest skubaniec. Co? Już? WTF. Oro i Mato? No nie. To będzie bolało, coś czuję. Pary się udało. What? Nie wierzę. No nie, muszę się poleczyć chociaż odrobinę, ale nie mam na razie z czego, że tak powiem. Spróbuję teraz, to pewnie był... No nie. Zły moment. No nie. No, czas umierać. Tak się bawimy. Dobra, jeden. Zaraz, Oro i Mato. Oro robił chyba ten cyklon. Potem. No nie wiem. Trudno mi tutaj się połapać trochę w tej walce. Podejrzewam, że to jest ostatni boss. Nie wiem, może spróbuję jeszcze raz. Chociaż trochę jest irytujące, że trzeba znowu wszystko po kolei. No a te bossy w międzyczasie nie są jakieś w ogóle żadnym wyzwaniem. Poza Maulekiem ostatnim. Runda druga. Niestety po Mauleku nie ma jak się leczyć. Także, aha, okej. Okay. A, te skoki w powietrzu. No, szybko tutaj umrę, coś czuję. Dobra. Aha. Nieładnie. Co to za skakanie w powietrze? A, pierwsza faza nie jest trudna, ale teraz się zaczyna zabawa. Nie wiem, chyba będę musiał jakoś na nagraniu potem sobie zobaczyć, jakie oni dokładnie ataki wykonują, żebym
był w stanie coś tutaj zdziałać. O, to było niezłe. Może zdążę się poleczyć chociaż raz? O! O nie! Fuck! Zły przycisk. No, to teraz umieranko. No. No, będę musiał, nie wiem, zobaczyć sobie na nagraniu, żeby tutaj nie próbować po raz 50 tych wszystkich mniejszych bossów. Jest to trochę irytujące. Postanowiłem w międzyczasie poszukać sobie grzyba i przy okazji wziąłem tego patafiana Grima, żeby ewentualnie obczaić ogniki nowe. No i właśnie, podobno w Deep Nestie jest najważniejszy. I tak patrzę. To nie wygląda normalnie. Tak, jesteśmy niczym innym jak tylko naczyniami dla płomienia, ale czy zawsze byliśmy puści? Z tym da się gadać? Babala, geno. Przyszedłeś. Brum! To jest ten, co grał na akordeonie, chyba. Ten czerwony płomień, który zabrałem z tego martwego królestwa. Weź go dla naszego mistrza, dla jego finałowego aktu. Tak po prostu? Rytuał odprawiony zostanie jeszcze ten ostatni raz. Jesteśmy jak te nuty w starej, bardzo starej pieśni. Ty i ja. Niekończące się, powtarzające się pieśni ofiarne, służebne. Dla rytuału, dla trupy, dla mistrza. Nawet to dziecko narodziło się w niewidzialnych okowach. I tak oto służymy. Tak było od zawsze, prawda? Weź zatem ten płomień, w końcu to po niego tu przybyłeś. Tak po prostu? A więc dokonało się, jednakże to nie przypadek, że spotkaliśmy się właśnie tu, w najdalszych, najciemniejszych zakątkach tego świata, w których to szkarłatne oczy mojego mistrza nie są w stanie nas dosięgnąć. Pieśń, która nie ma końca, to żadna pieśń. Bierzesz udział w rytuale, a jednak wyczuwam, że nie uznajesz żadnego mistrza. Czy to prawda? Być może wspólnie uda nam się przegnać ten wściekły płomień i pozwolić, aby to wymarłe królestwo mogło spoczywać w spokoju. Jeśli pragniesz uciszyć tę niekończącą się pieśń, spotkajmy się tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Ale jeśli powrócisz do mistrza i ukończysz rytuał, o ile uczynisz to świadomie i bez żalu, nie będę miał ci tego za złe. Ha. Czyli co? Baba Gondala. Jeśli pragniesz uciszyć niekończącą się pieśń, spotkajmy się tam, gdzie to wszystko się zaczęło, czyli w klifach. Ale mogę też normalnie kontynuować. Dobra. Rozumiem, że są to jakieś potencjalne różne zakończenia. Znaczy zakończenia. Nie wiem, czy zakończenia. Pewnie jeżeli będę kontynuował, to po prostu podejrzewam, że będziemy walczyć z jakimś jeszcze silniejszym Grimem. Wersja druga, a jeżeli będziemy chcieli to zakończyć, no to ha, to jest dobre pytanie. Co się stanie? Bo tak sobie, właśnie, po co jestem w Deep Nestie, bo czytałem sobie te wskazówki grzyba i jedna z nich jakoś tam było, coś tam o ciemności, więc no nie wiem, połażę po Deep Nestie, może go znajdę. Zaraz, mam tego, mam ten amulet, mam, więc może go tu gdzieś znajdziemy. O! Słyszę go. Jest gdzieś. Ha! To dalej będzie to samo? Nie. To ciekawe, że trzeba go walnąć gwoździem. Nic ci po bogactwie, jeśli jesteś martwy. Na co byś je wtedy wydał? Tak, ogromna ta wylęgarnia. One potrzebują jedzenia i schronienia i zabawek. Jeśli zatrzymasz trochę dla siebie, cóż, myślę, że na to zasługujesz. Tak. Aha. O, przepraszam, do widzenia. No nie.
Czy w grzybowych pustkowiach jest jeden z płomieni? Ja jestem w rdzeniu. Nie wiem, jestem gdzieś w totalnej dupie, całkowicie daleko od wszystkiego. No dobra, ławka nie jest tak daleko, ale ławka mi wiele nie daje. Może pójdę jakieś te ognie porobię jednak. Z tego co mówił... Chwila. No nie, dobrze, są jeszcze trzy ognie. Z tego co mówił ten Brum, tak się nazywał, to tylko jeśli wrócę do mistrza, to zakończę rytuał. Znaczy pewnie będę musiał go pokonać, więc... Więc tak, podejrzewam, że mogę sobie normalnie te ognie pozbierać, tak czy inaczej. Nie muszę jakby z nimi do końca wracać. Chwila, moment! Mogę te rzeczy badać. Tak się zastanawiałem, co to jest. To wyglądało jak jakieś rury, ale... Najwyraźniej to jest coś związanego z tym grzybem. Biedne robaki, umysły zamknięte, myśli uwięzione w odosobnieniu, nikłym cieniem idei są słowa, które dają temu wyraz. No, czy kontroler się kuźwa rozłączył? Oczywiście. Ha. No to ciekawe. Kilka było tych takich rzeczy tutaj w Grzybolandii. Dobra, gdzie jest ten... Ten, którego szukamy. Pewnie będzie jeszcze bardziej upierdliwy niż poprzednie warianty. Załatwmy tych na wszelki wypadek. Czy będę musiał z nim walczyć? A, zaraz, to jest grzyb. Czy będę musiał z nim walczyć na tych skaczących grzybkach? Mam nadzieję, że nie. O Jezus. No strzel. Dziękuję. No ten przydupas nawet zadaje jakieś tam obrażenia, jak tak sobie patrzyłem. Jeszcze niżej? Tutaj. O nie. To na pewno będzie zabawne. No, co potrafisz? Aha. Fajnie. Jakie mam mu zadawać obrażenia? O, dwa punkty obrażeń zadaje, to fajnie. Myślę, że postaram się go z czarów zabić jak najszybciej. Bo inaczej będzie ciężko, gdzie on jest. O, nie mam duszy, no tak. No to smutek. Aha. Chyba się udało. Nie wiem, czy są bardziej upierdliwe. No, zadają dwa punkty obrażeń, ale... Dalej nie jestem fanem. Dobra, muszę sprawdzić w moich notatkach, co tam dalej było po głębinach a propos grzyba. Ewentualnie płomyczków jeszcze poszukać. Aha, znalazłem kolejną. To był jakiś chyba pokoik, gdzie niby nic nie było. Siła we współdzielonej świadomości, siła w zjednoczonym umyśle. Każdy robak, który odrzuci naszą drogę, zazna jedynie melancholii odmienności. Siła w jedności. To chyba... W sumie Blady Król chyba też coś takiego głosił. Że lepiej być zjednoczonym jakby umysłem, ale bez... różnorodności, powiedzmy. Bez własnych myśli. W końcu wziąłem sobie i sprawdziłem, gdzie on jest, bo naprawdę nie mam aż tyle czasu, żeby całą mapę x razy obchodzić. Cały świat w zasadzie. Halo? Ten, kto w danym momencie jest nazywany bohaterem, może być nazwany zupełnie inaczej po pewnym czasie.
Zbrodnie i triumfy naszych przodków odbijają się szerokim echem wokół nas, prawda? Te łańcuchy przeznaczenia, które wszystkich nas wiążą. Czy naprawdę chcesz je zerwać? Czy to komentarz a propos tego, co staram się osiągnąć? Ty! Skomentujesz coś a propos Koloseum? Jak ty się w ogóle tam dostałeś? Oczywiście, że jest w jakimś z dupy miejscu. Ale tak się nie będzie wybawić. Aha, to go nawet nie trafiło. Aha. Czy on kontaktowo zadaje obrażenia? Oczywiście, że zadaje, czy on miałby nie zadawać. Wkurzające w cholerę. To nie jest... Nie są fajne moby do walczenia z nimi. Nie są jakieś bardzo trudne. Nie są nawet, nie wiem, trudne, ale są po prostu upierdliwe w cholerę. Dobra, wiem, że... Grzyb jest gdzieś tutaj w starożytnej dolinie, tam gdzie skrzydła się dostawało. Halo? Po co w ogóle chodzi z tym grzybem? To jest dobre pytanie. Jeżeli tu na dole robi się zbyt niebezpiecznie, to może czas na krótką przerwę. Wróć na górę i spędź trochę czasu na polowaniu, lub na rozmowach z innymi, lub na styciu się bez celu. Nie, już niedługo. To w sumie są jak trochę porady z auta. Niektóre nawet, powiedzmy, może odnoszą się do prawdziwego świata, niekoniecznie do gry. No, kolejna lokacja, chyba przedostatnia. Jesteśmy gdzie? Tutaj. O, blisko ogrodów. Nie widziałem jej. Jestem pewien, że w końcu przypomnisz sobie, gdzie ją zostawiłeś. Zaufaj księżycowi, albo sobie, albo jej. Komuś musisz zaufać. Otóż to. Nie on. Nie, zdecydowanie nie. WTF. Okej, ostatnia lokacja, tam gdzie zaczęliśmy grę. A myślałem, że to będzie tam, gdzie to coś było o ścieżce Wyrma. Myślałem, że to będzie tam, gdzie znaleźliśmy, no... Właśnie Wyrma ciało, gdzieś tam na pograniczach. Porzucona skorupa, ale nie wiem, no ma to sens. Ścieżka Wyrma to jest ścieżka króla. A ta lokacja chyba się nazywa... Królewska Przełęcz. Po angielsku to chyba jest nieco inaczej. King's Pass. No, to ma więcej, kurde, sensu po angielsku. Cześć. To nie dzięki sprzętowi triumfujesz, a jedynie dzięki swojemu sprytowi, szybkości, determinacji. No, rozumiem. Więc przez cały ten czas podążałeś za mną? Mam nadzieję, że twoje podróże nie zamąciły ci w głowie. Ale z drugiej strony nawet taka zakręcona podróż ma swój cel. W końcu to dzięki podróżom poznajemy cel naszego istnienia. Aczkolwiek postój jest też czymś więcej, aniżeli tylko postojem. Mój Boże, postoje potrafią być takie wspaniałe, nieprawdaż? Cudowne wyżyny, odległe piaszczyste lądy, ogromne starożytne królestwa. Wasze nie było pierwszym i nie będzie ostatnim. Niemniej jednak jest ono niezwykłe i unikatowe. A teraz, jako że spełniłem swoją powinność na tym podole... Nadszedł czas naszej rozłąki. Do następnego razu, mój przyjacielu. Droga, którą podążamy, jest długa, ale jakże ciekawa. WTF. Do zobaczenia następnym razem. Odleciał w kosmos. Dobrze, właśnie uświadomiłem sobie też, że mam już wszystkie trzy płomienie. O, no i właśnie, mamy też nowy wpis. Ale wciąż jednego brakuje. Przerażający członek trupy Grima. W ramach rytuału gromadzi szkarłatny płomień swojej pochodni. Porzuci swój płomień, gdy zostanie pokonany. Milczące głosy krzyczą i śpiewają. Tańcz, umieraj, wiecznie żyj. Naprzeciw mrocznego serca trupy stań. Króla koszmarów obróć w pył. Król koszmarów. Brzmi dobrze. Też może, nie wiem, zobaczę, czy
jak to jest z tymi wyborami odnośnie Grima, albo na razie nie będę patrzył, bo pewnie nie będę z nim walczył jeszcze. Ani no, nie będę ewentualnie próbował tej drugiej ścieżki, chociaż zaraz. Może pójdę do tych wyjących klifów i zobaczę, co tam się. A, mogłem tam wcześniej. Byłem przecież w klifach. Odnośnie grzyba, to mogłem od razu. No w sumie dobra. Klify są niedaleko. Przejdziemy się tam. Okej. Czyli dobrze myślałem. No i co? Okazuje się, że te zakończenia są wykluczające się wzajemnie, więc mogę zrobić albo wygnać trupę, albo dokończyć rytuał. Wiem, że rytuał wiąże się faktycznie z walką z trudniejszym Grimem. Więc dobra, spróbujmy na razie to. Ale to jest i tak raz na. Może zrobimy tak, żebym nie musiał jeszcze raz całej gry przechodzić. Dobra, zrobię sobie backup. Najpierw zrobimy wygnanie, a potem spróbujemy zawalczyć z tym Grimem, ale to no, za jakiś czas może. Dobrze, zrobiłem sobie backup save'u, więc zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Mistrzu, czy nawet ty jesteś niewolnikiem? Jeśli tak, to zerwijmy wspólnie krępujące nas łańcuchy. Ha, a czy właśnie tutaj coś było? To trochę wygląda jak. Coś mi to przypomina. Jak ten robak z tego. Nie wiem w sumie. Trochę podobny do tego robaka ze śmietniska, ale no tamten był jakiś złoty. Chwila! Ten złoty robak to może te. No nic, nieważne. Baba Pogadajmy. Gondala. A więc przyszedłeś tu ze mną, do miejsca, gdzie rozpoczął się rytuał. Czy to znaczy, że pomożesz mi go przerwać? Przeciwstawienie się mistrzowi jest dla mnie bolesne, jednakże nasze żniwa są profanacją dla tego mrocznego, cichego królestwa. Ten jeden raz chciałbym, aby rytuał nie powiódł się. Szybko. Zniszczmy kotwicę i wygnajmy mistrza, i niechaj nigdy tu nie wraca. Co, tak po prostu? Ciach, ciach i koniec. Mogę to. Nie, tak nie mogę. No, rozumiem, że wygnanie. Rozumiem, że teraz nie będzie żadnego. O, ten robak też zniknął. No, ciekawe. No, ale po tym przywrócę sobie save'a z powrotem. Zobaczmy, co się dzieje w miasteczku. 106%. Aha, to nie jest miasteczko. Zostałem okłamany. To wygląda, to coś wygląda inaczej. Dlaczego zdecydowałem się tu przybyć? Jak daleką drogę musiałem przebyć, żeby całkowicie zapomnieć o swoim pochodzeniu? Czy to jest ten Brum? Nie ma maski, znaczy w sumie ma maskę. Zaraz, jak on tu wcześniej wyglądał? Na pewno inaczej. A, witaj, witaj. Jestem nowy w tych stronach, dlatego miło jest ujrzeć tak przyjazną twarz w tak smutnym mieście. Tamten stary robak bardzo mile mnie przywitał, ale mimo wszystko to miejsce sprawia wrażenie melancholijnego,
z powodu wiatru, mroku i poczucia upadku. Liczyłem na to, że moja muzyka trochę ożywi to miejsce. Nym. Ach, koty mnie wkurzają. Dobra. A teraz pojawiłeś się ty, otoczony tą cudowną, ujmującą aurą. Całe miasto wydaje się dzięki temu promienieć. Nim udasz się w swoją stronę, mam dla ciebie mały prezent na uczczenie naszej przyjaźni. Mi do niczego się on nie przyda, ale wierzę, że tobie będzie w nim do twarzy. Przyjmij go proszę. Mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie w tym mieście. Beztroska melodia. Mój drogi przyjacielu, czy podoba ci się moja muzyka? To najskoczniejszy utwór, jaki znam, ale muszę przyznać, że nawet on ma trochę smutne zabarwienie. Ale wiedz, że gram go z radością. Przebywanie w tym mieście w tak miłym towarzystwie jak twoje sprawia mi niezmierną radość. Kurde, Zout mógłby się zamknąć tam. Dobra, cóż to za amulet? Zastąpił dziecko. Koszt 3. Symbol upamiętniający zawiązanie przyjaźni. Zawiera w sobie pieśń ochronną, która może chronić posiadacza przed obrażeniami. Co to znaczy? No nie wiem. Dobra, grzyba możemy już zdjąć, więc możemy to przetestować. Nie wiem, co to znaczy chronić przed obrażeniami. No tak, czyli... rozumiem, że Grima i reszty już nie ma. No więc myślę, że przywrócę sobie save'a. Teraz mam tamten achievement, więc... sprawdzę, co robi ten amulet, bo już go nie będę miał, jak rozumiem. No na pewno nie będę go miał po przywróceniu. Czyli on jest... no, alternatywą do czegoś innego, co dostaniemy pewnie za pokonanie tego lepszego Grima. Okej, zobaczmy. A dobra, nie wiem. Wziąłem sobie pajączki na okazję nowej walki, ale może po prostu wezmę na razie hapeki, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Nie wiem, czy będę z nim teraz walczył. Chcę po prostu faktycznie zrobić zakończenie jakieś. Więc pewnie z Radiansem będziemy się tłukli znowu. A Grima może zostawię na bonus jakiś. Dobrze, tego z akordeonem nie ma. No to na pewno będzie dużo trudniejsza walka. Pierwszą niby tam w miarę opanowałem, ale zaraz, to jakoś inaczej wygląda. Wcześniej tutaj z nim walczyliśmy, prawda? A teraz jednak jest jakieś przejście dalej? To wyglądało inaczej. Halo? O! To jest walka ze snu? Mogę cię normalnie pierdyknąć? No tak, ma to sens. W snach zawsze są silniejsi. Teoretycznie. Więc pytanie. Czy muszę mieć tego przytupasa? Może nie muszę tym razem? To byłoby fajne. Ach, wszystko dzisiaj przeszkadza. Dobra. Słońce mnie trochę oślepia i... i trochę nie widzę, co tu się dzieje, ale zobaczymy. Latarnia. Bicie serca. Cześć, Grim. Co tam w tle jest? Czy to widownia? Król koszmarów.
oczywiście dwa obrażenia. W cholerę szybki. No dobra, widzę, że większość ataków jak na razie jest taka sama, znaczy taka sama. No nieważne, to jest coś innego. Ja tu już umieram. Dobra. Poza tym jakby ogniem z podłogi, to chyba większość była taka, znaczy no nie taka sama, bo no poza tym oczywiście, że jest dużo szybszy. No i dobra, na razie chyba nie będę się tym zajmował. Na razie wystarczy mi umieranie na Radiansie i Koloseum i Panteony jakieś tam, więc Grima sobie darujemy. O, mapa zaktualizowana. Także myślę, że spróbujemy się znów z Radiansem w tym momencie i może się uda chociaż jakieś zakończenie zrobić.